Siemaneczko mordeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was z kolegą Tomim. Witam. Witamy was i słuchajcie, będziemy dzisiaj tutaj nagrywać na WVSP trójeczce dzisiaj, jeszcze przed redukcją, przed aktualizacją, która ograniczy bossy, więc jeszcze tych bossów będzie dużo. Tutaj chyba archaniołkiem, tak? Będziesz próbował? No, archaniołem, no będziemy próbowali to. No ja tak samo biorę archaniołka, no to dawaj, wlatujemy. Wlatujemy, na wszechmogącą cooldown, więc no tak, trochę ciężko. Ach. Ja już od razu przywołuję boskie. A właśnie, boskie. Pyk. Teraz jeszcze zakupiłem VIP-a tutaj, żeby się wspomóc. O, no to miło. Elytra, dopalacze. Ty mi możesz troszeczkę porad de facto dodać, bo de facto masz znacznie większy staż w tej grze niż ja, jeśli chodzi o gameplay. No, ogólnie to gra się praktycznie strasznie zmienia. Tak, no ja się spodziewam, że te update'y też pewnie trochę zmieniają i może sami gracze też inaczej, no technicznie może mają inną strategię i to też po prostu trochę wymusza inaczej inną grę. Kiedyś świątynie się zabudowało, no teraz podobno już teraz, to wyszło z mody tak, i... Tak, już właśnie mi się tutaj skarżyli gracze, żebym mówił na tych odcinkach, że świątynie nie budować. Nawet specjalnie zabudowują niektórzy, którzy grają potem potworami, żeby ci mieli po prostu ciężej. A, że w ten sposób. No ale jak potworami? Przecież potwory nie mogą budować. Znaczy nie potwory, znaczy wcześniej wojownikami. Okej, okay, wojownikami, dobra, rozumiem. No, to ma sens. No dobra, no, ale według ciebie co? To jest faktycznie lepsza technika, żeby zabudowywać te świątynie? No, czy właśnie nie zabudowywać? No na mnie nie. Ja tutaj ostatnio sobie nawet wlazłem z krową z innego kąta i sobie rozwaliłem tą świątynię, bo naprawdę się ciężko tutaj... Okej. Okay. Potworam, szczególnie jak jest portal nad pierwszą świątynią, to potwory spadają na tej siłce i z tymi tą ochroną. Znaczy, żebyśmy się zrozumieli, czyli wolisz jak tej świątyni się nie zabudowuje, czy wolisz właśnie jak się zabudowuje tą świątynię? No, żeby nie zabudować właśnie. Okej, czyli jesteś no, ta nowa szkoła, która gdzieś tam na forum została przedstawiona. No, ale chyba już większość też to uprawia bynajmniej. No ja wiem, ja się zastanawiam, czy to druga i trzecia świątynia nie jest jednak warta tego ulepszenia, wiesz? Bo... Druga i trzecia, może i tak, bo dużo osób sobie właśnie zabudowuje tam drogę do tych świątyń i młotami kampią. No tak, i mi się właśnie pod tym względem wydaje, że to jest dobre, że ta pierwsza, owszem, no może to nie ma sensu, ale przy ostatnim streamie właśnie zacząłem rozkminiać sobie już na odcinku, czy druga i trzecia wcale... No nie wiem, czy tam ta reguła pasuje, no bo trochę to daje, wiadomo, to zależy od mapy, na przykład na tej wężowej, tam z góry, przy drugiej świątyni można zlecieć jeszcze tym aniołem i tak dalej i gdzieś uciec, albo z góry atakować, no na tej mapie w sumie, no dokładnie na tej, na wężowej, ale to od specyfiki mapy zależy. Mam wrażenie, że dawno na Nekromancie nikt nie grał, że wszyscy tą wężową cały czas jakby katują. Jeżeli jest jakaś nekromanty mapa, to najczęściej właśnie się kończą bardzo szybko, bo nie dość, że ludzie nie wybierają żadnych jakichś takich mocniejszych klas, typu Archanioł Wszechmogący, to i tak wszyscy lecą z tej tutaj górnej półki wojowników na bossy, żeby jak najszybciej zakończyć po prostu. Okej. No bo tam się serio ciężko gra na bossy, jeżeli dwa giganty są w grze, czy też gigant z krową. Powiedz mi jeszcze, jak oceniasz tutaj pomysł z tym znerfieniem tych bossów, z ilością bossów? Czy widzi ci się w ogóle redukcja, czy ograniczenie do jednego lub dwóch bossów danego rodzaju? Czyli krótko mówiąc, maksymalnie dwie krowy naraz są po prostu, nie że w ogóle w ciągu gry, tylko naraz? I czy to dalej nie jest za dużo na przykład? Znaczy, jeśli chodzi o krowy, to nie, dlatego, bo krowy mają ten cooldown. Tam no nie tak, mogą... razem nie wybuchną w tym samym czasie, to jest racja, no dokładnie. No nie wiem, gianty czy warlocki? Dwa giganty, no... To już, wiesz, to dyskusyjne, jest nie? Jak, no. Ale powiem szczerze, mówiąc, da się na to grać, tylko jest czasami tak, że oni stoją po prostu świątynią i nie da się do tej świątyni podejść, żeby te resztę potworów, co niszczą tą świątynię, zabić. To po prostu, no, ciężko z takimi, ale jeżeli archaniołowie tutaj ogarną to nieraz się takie gry wygrywało. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w testach. Tak naprawdę GTA mam na wykończeniu, już też pod ostatnim odcinkiem pytali mnie, jak z tym GTA stoi temat. Ktoś mi podkę rzucił. Więc GTA myślę na dniach wystartuje, jak to GTA wystartuje, to się z tymi bedwarsami zajmę, żeby po prostu tutaj odlagować. No wiadomo, jeśli tam jakieś ścinki są drobne, to one nigdy nie miną i one zawsze będą, to jest jakby naturalne. Na przykład w tym momencie gra się perfekcyjnie i lepiej niż teraz nie będzie. Ale owszem, czasem jest taki spadek TPS-a, taki wiesz, diametralny i to miałem podczas jednego odcinka
faktycznie, musiałem zabić wtedy Bedwarsy, no i nagle wszystko puściło, grało się znowu normalnie. Więc no, to na pewno poprawię, ale dopiero jak skończę GTA, to już wyprzedzam pytania, bo wiem, że i na forum się to pojawia, tam na forum katuję, odpowiadam, czasem w grze mówię, ale te pytania się powtarzają jak bumerang po prostu. Ja mówię, a to i tak wraca, nie? Więc warto czasem powtórzyć dwa razy. Ile tam nam zostało? 5 minut? Jeszcze dużo czasu. No to coś zrobimy w międzyczasie? Nie wiem, co jeszcze można zrobić. Można w sumie mur jakiś ogarnąć tutaj. Tylko zaraz tutaj... A czekaj, a tutaj ja bym zrobił mur w sumie, bo tutaj jesteś przy tym... Okej, okay, dobra. Przy tym wejściu. No przy tym akurat spoko, jest mur jakiś. Bloki. Ktoś do mnie pisał jeszcze. Ja spróbuję to dzisiaj ugrać, ja mam nadzieję, że wiesz, dużego, późnego gameplaya dotrwasz, nie? Zawsze, ale ja tutaj jakby mówię, nie mam aż takiego doświadczenia jak ty, więc może wspólnie będzie łatwiej. Dobra, dam radę. Mnie jest jakoś tutaj dużo też grać, jest 21 dopiero. Mhm. Też no, znaczy jest mniej niż przed chwilą, bo zaczęliśmy chyba jak było 30 w tamtej rundzie, a... Ale to dobrze, może spokojniej będzie po prostu. Idę z drugiej strony zabudować. A ja tutaj właśnie od przodu. Ja jeszcze mam jeden kłopot drobny z myszką. Scroll mi nie działa na myszce. Ja nie wiem, czy ty akurat na myszce używasz przełączania slotów w ekwipunku, czy tak, liczbami. Tak. No ja też zawsze. I kurde, teraz mi tego strasznie brakuje, bo muszę liczbami, nie zawsze trafiam. Próbowałem liczbami, tak jak w CS-ie bawić się w tak bany hopy. Aha. Jak był CS tam popularny 2-3 lata temu. To coś mi to nie wychodziło i teraz spokój. A mi się bloki skończyły, ale może są tutaj w kryształowym magazynie. Nie ma. Okay. No jak napiszesz, to się podzielą ludzie. A? I co, dali? Gdzie ja mam na razie tam? Jeszcze nie. Boże, już nawet nie pamiętam, jak magazyn wygląda w tej profesji. O dobra, NDR, ND, Boże, kryształ Emeraldu. Dobra, jeszcze idę po potkę i ile nam zostało? 3 minuty. O, wiesz co, będzie najgorzej, jak ktoś z nas zdrajcą zostanie. będzie tragedia. Wczoraj dwa razy z rzędu byłem, po prostu się zirytowałem. Aha. Miałem się grać później. No nie, to by słabo było. No widzę Luka tutaj, Brodzki, po potworów. Szybki banan, czy tęsknisz za latami w szkole? Absolutnie nie. Ty lekcje dzisiaj miałeś mieć, nie? Teraz jeszcze z tobą się umawiałem, to tak... Co masz za lekcje? Teraz miałem WF-ik, spokojnie. No to niezły WF-ik przez internet. No. Co wy robicie? Jak to wygląda? Opowiedz mi, no bo wiesz, ja już po edukacji, ja nie wiem. Jeśli mam się... chodzi o WF, to w sumie teraz mamy prezentację o różnych jakichś sportach. O Boże, jakie naciągane. No. Ale naciągane, Boże. Ale ogólnie na przykład każe nam wysyłać pompki, jakieś tam brzuszki. Dziewczyna, ale w jaki sposób? W jaki sposób wysyłać? Nie rozumiem. Telefonem nagrywasz? Żartujesz, takie akcje? Nie, tak. No to co, ja sobie raz nagrywam, nie wiem, w różnych pozycjach i mogę mieć na tydzień zrobione ćwiczenia, tak? Tak, tak to wygląda. O kurde, to nieźle. No nie wiem, śmiesznie, ale. No dziwne powiem. No nie powiem, to takie. Zdarzały wam się jakieś takie dziwne akcje, nie wiem, że no jak to popularne jest Alt F4, czy coś tam, jakieś trollowanie nauczycieli tam, czy u was w klasie na przykład spokojnie? No w poprzednim roku, jak dopiero koronawirus wszedł do Polski, były te początki tych lekcji, to były właśnie problemy. Chodziły jakieś zamaskowane postacie z profilami i mchały w mikrofon w sumie i tylko tyle. Ale to tylko na lekcji historii, bo mamy takie... Okej. Okay. No, taką świeżą. Znaczy to nie było wtedy chyba jeszcze ogarnięte, tam wtedy każdy mógł wchodzić na te lekcje tak naprawdę i teraz już troszeczkę inaczej to wygląda. No teraz mamy classroomy, to tam dostępy są. No, tylko dla uczniów, no. Jakoś to idzie. No zobaczymy, ciekaw jestem.
Maturkę masz, o proszę. No. Ostatnia klasa. No to trochę też dziwne przygotowanie. Ciekawy jestem jak... No ale nie, matura normalnie wyglądała, nie? Jak jeszcze było... Matura tak, tylko nie było ustnych. Mhm, no. No mi usta to i tak nic nie dawały, ale no, byleby zdać po prostu. No tak, tak. Wchodziła. Dobra, no dzieje się. Sekund. Ile mamy? 50 sekund, dobra. To ja jeszcze idę po ostatnią pateczkę i... Ja teraz sobie tutaj ogarnę te potki. Sugestia na forum powstała, grałeś na Wojownicy jedynce, nie? No tak. Tam były te błyskawice takie inne, nie? Z Tora, jak się rzucało. No, były właśnie. No i tam ziomek na forum zaproponował, żeby właśnie dać takie, jakie były i napisał partikle pod nie. No i wyglądają dość podobnie, więc finalnie jakby takie ktoś chciał, no to można je dodać, tylko pytanie później, czy są lepsze, nie? A to zamiast jednego z tych ataków? Nie, no atak będzie tak samo działał, tylko chodzi o efekt graficzny, czyli jak klikasz lewym przyciskiem na młocie, to no lecą no, takie o niebiesko, nie wiem, ogniste, taki podmuch w sumie smoka leci. No jak się uprą gracze, to można im dać. No właśnie się zastanawiam, no dajcie znać w komentarzu, może to też będzie cenna wskazówka, czy chcecie stare czy nowe partikle Tora. Nie, najgorzej. Nie ale o, jesteś zdrajcą? No to dobra, no to tej lejek na tym stołnie. Ajaj. Jesteś tym Pylemem. Tak, widzicie. Lejecie. Nie skacz na mnie, gościu! No dobra, no to się lejemy, no niestety, no kurde, co zrobisz? Ale pech. Ale peszek. No ty masz tam dobre klasy, to chyba jeszcze będą dymy. No, tylko na połowie mam cooldown niestety. O, widzicie widzowie, no jestem jednak trochę lepszy od Toma. Jednak dłużej wytrzymałem jako wojownik, jeśli były zakłady pod spodem, to wiecie. Jednak skill wygrywa zawsze. Smok, to ty? Nie. Okej. Okay. Nie, ja to tutaj lagam na boku na razie. Chyba przych muszę dwóch zabić najmniej, żeby tutaj portal zrobić. A, nekro. Znaczy, Boże. No. Nekromanta, no? No, nekromanta w sumie tak. Pyk. Ale peszek. A czułem, że kurde kogoś z nas wylosuje. Ale już wiem jaki będzie tytuł. O nie. Jakiś clickbait będzie. Dobra, okej, jest portal. Nie wiem, nie widzę jednego potwora wasz już z 7. No mamy portal pod świątynią waszą. Oż ty. Mam już pierwszego killa. Oj, zabrał mi, ojej. O, tu jesteś. No ty gościu, no co ty myślisz? Jest taki. A, ucieczka. Mi się róg stracił z ekwipunu. No dobra, jest. Ślepy banan. Gracze mnie ganiają tutaj. No to jeszcze żyjesz tym? No, żyję. O, jest czas. Button może zrobić tutaj trochę damage'a. Okej. Okay, zrobiłeś portal? Jeszcze nie właśnie, bo mi zebrał killa jednego smok. A, już myślałem, no to dobrze. Zaraz cię muszę znaleźć. O, tutaj, nie chcę, okej. Gdzie ty mi się kampisz? Dobra, już się spodziewam, gdzie? O nie, dostałem zberło dwa razy kogoś. Atakowałeś mnie, nie? No. O, bo ciemnicy dostałem właśnie, uciekłem, bo nic nie widziałem. Dobra, to smoka. Dobra, lecimy smokiem. Kurczę, w sumie połowa potworów jest. No szybko. Serwera, no. Zablokował. Tam. Dobra, mamy killa. O kurzi! A!
Nie wierzę! Eksplozją mnie wyjaśnił jakiś dobry gracz, no. Ojej. I tak szybko, to... o Boże, nie wierzę w to. Man już nie żyje. Gigant? Słucham? Krówka i gigant? Nie wiem, szybko mi strasznie HP zeszło, byłem w takim zamknięciu de facto, więc za dużo nie zobaczyłem. Ale aż na replayu bym był ciekaw, jak zginąłem w sumie. Muszę tu pójść. A gdzie zginąłeś? W świątyni, w świątyni. A, nie byłem w stanie wyjść. Nie, zabił mnie na pewno, tak mi się wydaje, że gigant, znaczy gigant, Boże, Iron Golem, ale może coś wybuchło najpierw, zabrało mi HP, a Golem dobił. Kto mnie dobił? Czekajcie, zobaczę. No, polski dobry gracz, ale nie wiem, kim grał. On jest. Polski dobry gracz jest. O, smoczy, o, zabił po. Eksplozją. Nie wiem, chyba golemem gro, no. No to może tym golemem, no. Co, krówka i gigant? Jakieś combo? No, możemy w sumie, możemy. Dobra, to czekam na spawnie. Ja wziąłem jakąś krowę, znaczy, Boże, krowę, smoka i mam wrażenie, że jakoś, nie wiem, flya wyrzuciłem z ekwipunku, bo chodzę tym smokiem, nie mogę latać. Tak? Tak. Jezu. Nie wiem, czy to możliwe, żeby wyrzucić flya z ekwipunku, ale chyba wyrzuciłem, bo latać nie mogę. I teraz sobie tak chodzę i podpalam, jakbym grał jednostką chodzącą, bez kitu. Dobra, to wezmę zjawę. Tam chodź, lecę do ciebie. Mogę sprawdzić, czy też mogę wyrzucić. A to wiesz, inna klasa, to już nie ma znaczenia. To każdy. Tak? No to per klasy działa, to nie działa per przedmiot. Dobra. Tutaj właśnie krowa idzie z gigantem. Jakieś combo zaraz przywalą komuś. Okej. Okay. No i widzę cię. No tu zjawa. O, a to jesteś ty. Tak, ten chodzący smok to ja. Okej, dobra, zabili cię i tak. Mnie też. No to co, razem co bierzemy, krówki? No, a nie możemy w sumie dwóch krówek. To co, jeden giganta? Dobra, to ja co, giganta brać? No nie wiem, jak chcesz. Dobra, to wezmę giganta. A krówkę, dobra. Lecimy. Dobra, w twoim cieniu będę. Zasłaniaj mnie. W sumie, dobra. To co, ja pierwszy kogoś wybucham? No no, porzo. Jezu, ile gigantów jest. O Boże, dwóch. Ostatnio mam screenshot, jak było 7. Kontyni, no. O Boże, teraz też jest 4. 4, no. Ale akcje. No to jednak, no, balans bossów, no. Okej, tam jakiś gościu biega. 4 giganty plus 2 krowy. To co, wsadzamy go? Jakiś ziomeczek. No, ja tak szybko bym nie złapał chyba. Trzeba bliżej podejść. Ojej, coś mi tutaj zlagowało. Boże, ile tych giantów biega, no faktycznie jest terror. No, właśnie, no ci gracze latają tymi. O, ktoś jednak nekromantą przywołał. A, to nice. Portal. No, ale sieczka. Okej, jestem w środku świątyni. Nice game, no szybko by to poszło faktycznie. Te gości, okej, dobra. Zabity? Tu nie wiem, czy jeszcze jakieś klasy zostały w ogóle. 4 graczy niby jest, ale... No został jeden lata archaniołem. Na dobra, jednego już widzę, ale tam na górze biega. No będzie ciężko. Pani zniszczył tą świątynię. O Boże, gdzie on stworzył tego, ten portal? Nad tą drugą świątynią. Właśnie on dobrze chyba stworzył. Tak? Dlaczego? Bo oni kampią nad tą drugą świątynią. A, no, może górze. To nie... To mądre może być, faktycznie. No, mam gościa tutaj. Aż bym poleciał sobie teraz tam chętnie smokiem zobaczyć, jak to zrobił. No, faktycznie już spadają te jednostki, no, dobrze. No i czysto, faktycznie. Max. Parapam. Wolf i Philipsen. Gdzieś tą krową tutaj? Przy świątyni? Tak, przy drugiej. Okej. Coś mnie tutaj złapało. Tam tutaj w miejscu nie mogę się ruszać. Dobra. Wszyscy patrzą tymi giantami, co się dzieje. O, kolejne dwie krople. No, terror. No, to tak nie może faktycznie wyglądać. Co?
zabawa. Nie, to trzeba będzie faktycznie zbalansować. Ale to też mówię, GTA wystartuje, to się zajmę i tymi bedwarsami, i tym balansem, to jedno i drugie się pojawi. Po co balans? No ale te sarkastyczne pytania, to wiecie, czy komentarze, to nigdy nie pomoże wam. To możecie płakać i tak dalej, ale to nic, niczego nie przyspieszycie. Jedno muszę skończyć i wtedy mogę się zająć drugim, bo no, nie mam zwyczaju wszystkiego na raz robić i nic nie kończyć. Miałeś jeszcze tego RPGa, prawda? Jedynkę chciałem. Tak, on jest jeszcze niżej na liście, bo ja mam go też bardzo, bardzo zrobionego, ale nawet go się nie zabieram, dopóki nie skończę czegokolwiek, więc jakby... No, to już nie ma tak brać wszystkiego na raz. No, bo to wiesz, tych projektów zaczętych to ja mam z 8 i jakbym każdego pod roku robił, no to wszystkie by powstały w połowie następnego roku. Więc wolę zrobić GTA, nie wiem, w parę dni, później się zabiorę za to WVSP, żeby no, odciążyć te bedwarsy i zrobić ten balans. Bynajmniej na próbę, zobaczymy co z tego balansu wyjdzie. Gdzie te ziomeczki? Armia nieumarłych zabrała, patrz, Wolf zginął od armii nieumarłych. Jednak dają radę te portale, no, nekro. Okej, czyli został tylko Max, a Max gdzieś pewnie kampi. Może przy trzeciej świątyni tam sobie czeka już na nas. Właśnie przy trzeciej byłem i tam nikogo nie ma, wracam. A no dobra, to trzeba poczekać, aż zniszczą to potwory. Ale tylko Max, jest. Gdzie jest? Tutaj? Zaraz, wydupię. O, widzę go, jest. HP ma. Ile? 4. Gdzie jest? O, wale, no, okay. Ślepo. Nie trafiłem chyba. Dobra, zabiłem. Okay. O, no to spoko. Czyli chyba damage może zadałem. Gry, no tyle z tej gry, no króciutko wyszło 20 minut. Może następnym razem będzie lepiej. Dajcie znać, czy chcecie jakiś, nie wiem, cross jeszcze z Tomim. I co? No dzięki za gameplay, nie? Może następnym razem nie będzie już ani ty, ani ja zdrajcą, bo staramy się tak no, zrobić, nie? No to co, do zobaczenia, pozdrówka, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć. Hej.